Poseł ruchu Palikota Artur Dębski, jak podaje Rzeczpospolita, otrzymał certyfikat bezpieczeństwa pomimo prokuratorskich zarzutów. Swojego oburzenia nie kryje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Opioła. To skandal, że taka osoba została rekomendowana przez klub do pracy w speckomisji. Przede wszystkim to jest skandal, że Służba Bezpieczeństwa Państwa wydała tej osobie certyfikat dopuszczenia do informacji ściśle tajnych. Teraz mamy naprawdę wielki kłopot, ponieważ komisja powinna się tą kwestią zająć jak najszybciej. Premier powinien też zareagować. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna teraz wszcząć postępowania kontrolne i powinien moim zdaniem ten certyfikat zostać odebrany. A jak wyglądała sytuacja z certyfikatem, jeśli chodzi o pana ministra Antoniego Macierewicza i pana ministra Mariusza Kamińskiego? Przede wszystkim wróćmy troszeczkę w czasie. To była taka decyzja, że wtedy jak Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomendowało pana ministra Antoniego Macierewicza, pana ministra Mariusza Kamińskiego, wtedy Platforma krzyczała, ale przecież te osoby nie mają certyfikatu dopuszczenia do ściśle tajne. I w tym momencie prezydium Sejmu zebrało się i powiedziało: przepraszam, ale ci dwaj kandydaci nie mogą być rekomendowani przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, bo nie zostaną wybrani. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj właśnie poseł, który wchodzi do Sejmu prawdopodobnie z zarzutami prokuratorskimi, przez klub swój zostaje rekomendowany. Prezydium w ogóle nie reaguje na taką osobę. Co więcej, ta osoba dostaje certyfikat dopuszczenia do ściśle tajnej i nic się nie dzieje. Sprawa jest jakby zamknięta, cisza jest. Ile ta sprawa trwa? Przecież pierwsze zarzuty, jak dobrze pamiętam, były już 6 miesięcy temu, albo jeszcze nawet przed wyborami. W związku z tym uważam, że naprawdę teraz to jest wielki skandal, że taka osoba się znalazła w speckomisji. Co więcej, my w speckomisji nie zapraszamy tylko szefów służb. My zapraszamy prokuratora generalnego, my zapraszamy szefów policji, a ta osoba się znajduje w speckomisji i co? I nadzoruje ich, pyta się, może wpływać na różnego rodzaju postępowania, na śledztwa. W związku z tym naprawdę to jest duży skandal. Na stronach internetowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możemy między innymi przeczytać: zgodnie z zasadami panującymi w państwie prawa, w przypadku pojawienia się nowych istotnych okoliczności, tak w stosunku do pana posła Dębskiego, jak i innej osoby podlegającej postępowaniu sprawdzającemu, ABW posiada instrumenty prawne umożliwiające uwzględnienie ich w dalszym procesie decyzyjnym. Rzecznik prasowy ABW Katarzyna Koniec-Polska-Wróblewska dodaje także: agencja na bieżąco monitoruje przebieg postępowania karnego toczącego się wobec pana Artura Dębskiego. W takiej sytuacji zadajemy pytanie, czy prokuratorskie zarzuty są jednoznaczne z cofnięciem certyfikatu bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy państwu.